Cześć kochani, z tej strony Dixu. Tym razem w troszeczkę mniej StarCraftowej oprawie, bardziej takiej rozpikselowanej oprawie. A to dlatego, że nagrywam kamerką laptopową. Niestety nie mam żadnej kamerki normalnej, żeby się nagrać, a uznałam, że warto wam powiedzieć parę słów. Podziękować oczywiście za wytrwałość, że ciągle tutaj zaglądacie. I jeszcze śledzicie mój kanał, mimo że zapowiadałem te wszystkie moje powroty po długim nienagrywaniu, co kończyło się paroma filmikami i znowu długą nieobecnością. Także jeśli ktoś to wszystko wytrzymał, to chyba wytrzyma także jakość tej kamerki. Więc uznałem, że warto właśnie wam nagrać taki krótki materiał, mimo że sprzętu nie mam najlepszego. Laptop jest jaki jest. Dobrze, że chodzi, dobrze, że się nie wyłączył przez te 2 minuty, jakie już nagrywam. Pokażę wam, co tutaj mam. Otóż moją podkładką do mikrofonu jest gra planszowa Wiochman 2, dosyć słaba. Wyżej mam grę planszową Anima Shadow of the Omega. Bardzo fajna planszówka z kolei, którą chętnie zagrałbym, jeśli byście wpadli na przykład do Olsztyna przypadkiem. Także dajcie znać, jeśli jakimś cudem byście tutaj się znaleźli. Wyżej jest perfum, które trzymam ze względu na to, że mam do niego mały sentyment, ponieważ bardzo podobał się mojej pierwszej dziewczynie. Jeśli przypadkiem ogląda tego podcasta, to chciałbym jej bardzo przy okazji podziękować za wszystkie miło spędzone chwile. No ale nie o tym miało być. Nie o tym miało być. Miałem się tłumaczyć, dlaczego mnie nie było tak długo i powiedzieć, czy będę. Otóż będę, ale nie uprzedzajmy faktów. Po pierwsze, powiem, jak to wyglądało. Otóż rozpocząłem ten mój projekt Dixu TV w październiku. Bardzo byłem tym podjarany StarCraftem. Chciałem na poważnie grać StarCrafta. Udało mi się wybić nawet Mastera w tamtym okresie. I tak przy okazji sobie ponagrywać filmiki. To miało być tak, że miałem się przygotować w razie, jeśli bym potrzebował jakichś wystąpień. Jakieś wystąpienie zrobić, na przykład panel na jakimś, nie wiem, Pyrkonie czy czymś tam, i być na to przygotowany, żeby mówić do ludzi, jakoś mi to wychodziło. Taki indie na przykład progamerzył, a teraz komentuję. Także jeśli bym tak moje losy miały się pokierować, to chciałem być na to przygotowany. Ale stawiałem głównie na granie i analizowanie tego wszystkiego, oglądanie Day Nine'a i tak dalej. Stąd ten właśnie profil taki edukacyjny tego mojego Dixu TV. No ale wciągnąłem się w to. Uznałem, że jestem już za stary na granie, także na poważnie zabiorę się za nagrywanie tych filmików. I porozpoczynałem te moje różne serie. Robiło się tego coraz więcej, więcej, więcej. Dorzuciłem ramówkę, która kazała mi nagrywać koniecznie ten filmik w każdy poniedziałek, w każdy piątek, już o 20 ma być. Na tą 20 często się nie wyrabiałem. Pojawiały się filmiki o 21 i tak dalej. Coraz większe brałem mnie wyrzuty sumienia z tego powodu, a coraz więcej rzeczy trzeba było robić. Studia się rozkręcały, pojawiały się jakieś kolokwia. Ja wymyśliłem sobie, że będę jakieś turnieje organizował, te imbakapy co 2 tygodnie, z nimi też ledwo nadążałem. Zabrałem się za mnóstwo rzeczy, wyszedł jeszcze Hearthstone, który strasznie mnie wciągnął, i no to wszystko po prostu przestało staczać czasu. Ja się. Zostałem zgnieciony pod natłokiem tych wszystkich rzeczy. Uznałem, ach, mam dosyć, walić to. Robię sobie przerwę od StarCrafta, będę grał w Hearthstone'a i sobie odpocznę. Potem wrócę z nowymi siłami. I z grubsza mi się to udało, ale po tej grze w Hearthstone'a przyszła sesja egzaminacyjna. I znowu nie miałem czasu, oczywiście. Zapierdzielałem na tej uczelni. Tyle, ile było trzeba. Z nadzieją, że wrócę do nagrywania zaraz po tej sesji. Po tej sesji okazało się, że zagadał mnie kumpel Jacek Tomczyk, którego pozdrawiam, i powiedział: hej stary, siedzisz w tym e-sporcie, a ja robię dla radia, więc może dałoby radę zrobić audycję e-sportową. Co ty na to? Ja uznałem, super pomysł, super, świetnie. Jedziemy do Warszawy przekonać dyrektora.
żeby pozwolił zrobić taką audycję. Przygotowaliśmy się, pojechaliśmy do tej Warszawy, faktycznie spodobał się facetowi ten pomysł. Mówiliśmy, gadaliśmy o tym, jaki ten e-sport jest duży. Gość otworzył laptopa, odpalił filmik z IEM-u z Katowic z poprzedniego 2013 roku, żeby zobaczyć, czy my go nie bajerujemy z tym wszystkim. Okazało się, że faktycznie kolesiowi szczęka opadła i mówił: no dobra, kiedy chcecie zaczynać? Mówimy: od kwietnia. On: nie, od marca ma być. I tak to się skończyło. Marzec miał nastąpić po tygodniu, więc w biegu przygotowaliśmy pierwszą audycję. Ja oczywiście nie miałem czasu na jakieś swoje projekty, więc zabrałem się po całemu zarobienie tej audycji. Na mojej głowie oczywiście spoczęło znalezienie fajnych prowadzących. Skończyło się na tym, że prowadzącym został Zed. Więc to chyba mi się udało, załatwić Zeda. Zed swoją drogą świetnie się odnalazł w tej audycji. Mam nadzieję, że ją oglądacie. Jeśli nie, to zapraszam do radia polskalive.pl w każdy piątek o 19:00. Tam Zed się produkuje razem z Typkiem, komentatorem Lola. Ja od czasu do czasu zapowiem newsy. Generalnie siedzę z tyłu i dbam ogólnie nad tym, żeby to merytorycznie wszystko jakoś grało. No ale nie o tej audycji miałem powiedzieć. Jeśli chodzi o tą audycję, to właśnie kolejny powód, dla którego nie nagrywałem. Znowu musiałem odłożyć w czasie powrót do nagrywania filmików. Teraz minęło już 3 audycje te sportowe, także to nasze dziecko dorosło, zaczęło samo mówić, samo chodzić. Nie trzeba przy nim siedzieć 24 godziny na dobę i pilnować, więc troszeczkę pojawia się dla mnie wolnego czasu, żeby znowu coś zacząć nagrywać. Więc uznałem, że zacznę od tego małego monologu do Was, a potem jeszcze dzisiaj chyba zabiorę się za nagrywanie czegoś konkretniejszego. Otóż tak, plan jest taki. Po pierwsze, zabiorę się za kilka rzeczy, 3-4 rzeczy i to wszystko. Postaram się tego dopilnować, ulepszać to jak najbardziej, poprawiać i nie zabiorę się za nic więcej, tylko regularnie tydzień w tydzień coś nagrać na ten temat. Moje filmy będą się obowiązkowo pojawiać w piątki i to jest taki plan minimum. Jeśli coś nagram, pojawi się w inny dzień, ale w piątek na pewno coś będzie, zawsze. Także bezstresowe założenie, ale takie nastawione na konsekwentny tydzień w tydzień jakiś progres. I co będę nagrywał? Widzieliście już nową StarCraftową Akademię, tym razem w troszeczkę odświeżonej formie, bo razem ze mną nagrywa Master Kumiko. Razem analizujemy mecze wasze właśnie nadesłane, replaye. Kumiko może nie jest wam teraz znany, ale koleś już tylko rok gra w StarCrafta, a już jest bardzo wysokim masterem, już mu rzuca Grandmasterów od czasu do czasu i myślę, że niedługo o nim usłyszymy, także Kumiko myślę, że będzie na ustach wszystkich za rok, a już ode mnie teraz to słyszycie. Tak, jestem takim wieszczem. Będzie apokalipsa! Będzie! Zobaczycie! A nie, Kumiko naprawdę fajnie gra i fajnie rozkminia tę grę. Dobrze się z nim analizuje. Także właśnie StarCraftowa Akademia będzie się pojawiać regularnie, w miarę. Poza StarCraftową Akademią będę nagrywał różne takie komentarze do gier. Komentarze w stylu właśnie kastowania gry. Odpalę jakieś fajne replaye. Na Intel Extreme Masters teraz widziałem dosyć ciekawe gry. Nie jestem. Taka dygresja. Nie jestem z żadnym. Nie mam żadnego doświadczenia w robieniu vlogów. Wiem, że powinienem się gapić na was w kamerę non-stop. Pewnie cały czas gapiłem się tak w dół. Takie zbite dziecko. A wiem, że powinno się nagrywać patrząc w kamerę. Dobra, więc to będę ćwiczył. Pewnie dziwnie teraz wyglądam, no ale mniejsza. Może załatwię sobie jakąś porządniejszą kamerę i będę częściej się produkował dla was w ten sposób, jeśli wam się to spodoba. No ale o czym my mówiliśmy, tak. Następna rzecz, którą będę robił, będę nagrywał komentarze różnych meczy. Właśnie zacznę od IEM-u, bo tam była świetna gra Revival kontra Jakji, bo to było ZVT, czekaż, były nuki, były gry do ostatniego wydobycia surowców.
nagłe zwroty akcji w stylu min rozwalających w jednym momencie 30 motalisków, także super mecz. Aż jestem podjarany, żeby to nagrać. Także to zobaczycie w pierwszej kolejności. Trzecia rzecz to właśnie te analizy z Kumiko, ale w formie takiego show na żywo. Także od czasu do czasu w niedzielę, w tą niedzielę przy okazji też, będę nagrywał razem z jakimś progamerem, może w przyszłości jakimś grandmasterem, analizy razem z wami. Także wy wchodzicie na TS-a, mówicie, a to jest mój replay, w którym zagrałem to i to. To nie wyszło, to nie wyszło. Potem uznałem, że mój follow-up będzie taki. Tu go trochę pocisłem, tu go trochę pocisłem, tu mnie on trochę pocisnął i nie wiem za bardzo, dlaczego przegrałem. Także my będziemy tłumaczyć, co było nie tak na żywo, podpytywać o różne rzeczy, doradzać coś i myślę, że to fajnie wyjdzie. Już parę takich rzeczy nagraliśmy ostatnio. I mam nadzieję, że będą się pojawiać regularnie. Także zapraszam Was właśnie na taki coaching live w tą niedzielę o 19:00 na kanał Tixu TV w StarCrafcie. I czwarta rzecz, za którą się zabieram, to sesje RPG w świecie StarCrafta. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest RPG. To jest taka gra wyobraźni, że zbiera się parę osób. Jeden z nich, na barkach jednego z nich. Jest zadanie stworzenia świata, poprowadzenia wszystkich głównych wydarzeń dziejących się w nim, odegrania, nie wiem, postaci najważniejszych, nazwanych NPC-ami, niezależnymi bohaterami, a pozostali prowadzą jedną postać, na przykład takiego Rainora, czyli nowo wymyśloną przez siebie. Mówią, że a teraz, nie wiem, idę do kajuty kapitana, zapytać się, jaka jest następna misja. I potem mistrz gry odpowiada, no dobra, ale kapitana nie ma. Co robisz? Tak, kurczę, nie wiem. Mniej więcej tak to wygląda, że odgrywamy ten świat. Tak, mimo że on jest w naszej głowie, to wyobrażamy go sobie tak, jakby był, nie wiem, grą normalną. Troszeczkę oldschoolowa rzecz, ale myślę, że fajna, rozkręca wyobraźnię. I poszerza ten świat gry, w tym przypadku właśnie StarCrafta. Takie coś będę nagrywał na kanał. To będzie tylko i wyłącznie głosowe, także będzie można sobie ściągnąć w formie MP3, nie wiem, idąc na uczelnię posłuchać, albo odkurzając, czy nie wiem, pieląc w ogródku. Ja właśnie do takich czynności codziennych słucham różnych audycji, podcastów i tak dalej. I właśnie innym też to polecam. To taka rzecz potrafi zamienić w codzienne, nudne czynności w coś naprawdę fajnego, coś, co robi się z przyjemnością. Mnie nudziło to chodzenie na uczelnię 45 minut na piechotę, bo dosyć daleko mam, ale teraz słucham sobie takiego podcastu, jakiejś sesji RPG. Tutaj ktoś gada różne ciekawe rzeczy i czas mija sam bardzo szybko. Aż czasem nie chce się tych słuchawek z uszu zdejmować. No, to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Będę zabierał się za te cztery rzeczy teraz. StarCraftowe Akademie, komentowanie gierek nagranych z replaya, coaching live co niedzielę, co drugą niedzielę chyba. Czasem in backup, myślę, że nagram, bo mam sentyment tego mojego turnieju. Bardzo podoba mi się ten pomysł. I te sesje RPG. Także na razie regularnie te rzeczy. Wkrótce może coś jeszcze. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, już chyba normalnych ze StarCraftem, a nie takie coś. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie i do usłyszenia wkrótce. Na razie.